Siemanko, Sesory Kraftko, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i oficjalnie jestem z powrotem, wróciłem po 40-dniowej przerwie, ale stwierdziłem, że was dłużej trzymać nie mogę i dlatego dzisiaj z powrotem wracamy w edycji świątecznej do babci. Planowałem przejść na początku na hardzie, ale po dwóch podejściach stwierdziłem, że jednak jest to jeszcze za dużo i nie umiem aż takiej strategii w tej grze, więc dzisiaj sobie zrobimy to na standardowym normalu. Jeśli wy chcecie zobaczyć więcej babki na kanale, możecie zostawić łapkę w górę, a jak wbijecie po tym filmie 10 łapek w górę, to spróbuję tego harda na live, żeby nie trzeba było tracić czasu na edytowanie tego filmu. I od razu nie zwlekając, tutaj w tych szafkach oczywiście nigdy nic nie ma, więc nawet nie należy marnować czasu na przeglądanie tego. Czy tutaj coś mamy? Tutaj nic nie mamy, niestety. Sobie trzeba szybko przejść tutaj. Co proszę? Jak ona tu już tak szybko przyszła? Co jest? Tak dawno nie grałem, że już zapomniałem, jak to się, co tu się robi, co? Jak i gdzie? Gdzie ty jesteś? Tam se stoi, więc chwilę musimy poczekać. Misia nie biorę. Ale naszym dzisiejszym... Ja nie mogę. Naszym dzisiejszym celem jest właśnie, żeby dostarczyć prezent Slendrinie, czyli żeby nam się udało zanieść Miśka do kołyski na górę, żeby i babcia, i Slendrina miały fajny świąteczny prezent. Babcia poszła na górę, więc jeśli zaraz przejdzie tam za róg, o ile się nie wróci, zrzuciła pułapkę. Cóż, nic nie możemy na to poradzić, ale teraz trzeba tutaj uważać na, żeby nie strącić bardzo fajnie świecznika. Nie, myślałem, że nas goni, na szczęście nie. Podgłośnię sobie troszkę, bo nie słychać. Absolutnie. Może zrzucę to tutaj, żeby bardzo fajnie sobie tu przyszła. O nie, bo ja tutaj... Bo zrzuciłem to bez sensu, a po tej stronie jeszcze jest ta płachta. Oj, niefortunnie. Niefortunnie, niefortunnie. Ale jak zrobię tak, to ona powinna przyjść tutaj, zamiast tam. Więc nie będzie z tym żadnego większego problemu. Od razu myślę, żebyśmy się jej pozbyli. Jak mamy tutaj saunę pod ręką, to nie będzie, myślę, z tym większego problemu. Można sobie fajnie zrzucić. I się babci pozbędziemy. Tego nie włączam. Tego nie należy włączać, bo czasem się baguje i babcia nie straci. Nie zaśnie, żeby pan YouTube się na nas nie obraził. To jest seed pierwszy. Nie mam pojęcia, co jest na seedzie pierwszym, co i gdzie. Jeszcze się nie nauczyłem, niestety. Ale teraz będziemy czekać 20 lat, ponieważ babcia jest po drugiej stronie domu, ponieważ stwierdziłem, że tam będzie idealnym pomysłem zahałasować. Naprawdę. Okej. Okay. Idzie sobie bardzo ładnie. Cyk, cyk, można ją już to zamknąć. To dajmy sobie tutaj. I idziemy bardzo ładnie. Jest, jest, działa. Pa! O nie, nie sprawdziłem sobie w skrytce. O, kolejna część shotguna. Ej, to nice! To nice, naprawdę. To jeszcze, ja chyba... Nie, nie wiem, gdzie jest jedna część tak naprawdę. Dobra, mamy minutę. Jest 4:18. Straciłem tam niestety czasu, ale pójdziemy sobie na ogród. Pójdziemy sobie na ogród, zobaczyć, co tam dostaliśmy. Jestem ciekawy, ile nam to czasu zajmie. Tu nie ma nic interesującego. Szybko, szybko, szybko. Co mamy tutaj? Tu jest jasno. Gwiazdy, księżyc, wszystko pięknie. Niestety nie ma tu nic, ale to bym sobie otworzył już na później. Jest książka. Ja sobie bym wziął książkę. Albo w międzyczasie też, co tutaj w kuchni mamy. Nic. No to troszkę głupio bym powiedział. Babcia już chyba wstała. To ja bym jej zahałasował na zewnątrz. Jeden raz i drugi raz. I pójdziemy odstawić książkę na górę. Tutaj trzeba iść na tej, po tej stronie stołu, żeby podłoga nie skrzypiała. Tam nic nie ma. Tutaj sprawdziłem, więc nie będę marnował czasu i od razu idziemy na górę. Jakbym tam zeskrzypiał, to by było gorzej. Ze względu... Oj, jasna cholipka. Ze względu takiego, że tutaj zeskrzypi.
ze względu takiego, że najzwyczajniej w świecie tam jest... Mamy klucz do broni. Idealnie. Nie widziała nas, nie widziała. Idealnie. Nie wiem, którymi drzwiami wejdzie, pewnie tymi. Odstawimy sobie tam zaraz szybko książkę i weźmiemy klucz do... Albo, czy to jest klucz do broni, czy to jest klucz do auta, nie pamiętam teraz, który miał który kolor. Klucz do broni był chyba taki brązowo-żółty, coś mi się wydaje. Nie widziałaś mnie, prawda? Przyszłaś po książkę. Nie. Proszę. Tak? Pójdziesz? Poszła. Uff! Zależy, czy pójdzie na ten, na strych, bo jeśli na pójdzie na strych, to będziemy mogli chwilę poczekać. Weźmiemy, odstawimy książkę. Kurde, nie zamknęła drzwi za sobą. Troszkę głupio. Weapon key. Co na, tam jest kluczyk. Znaczy co? Pilot tam jest. Do skrytki pod drzwiami. Nie ma jej. Więc mamy na szczęście fajnie czasu. A kurde. Bierzemy cyk, bardzo ładnie. Tutaj też nic nie ma. Nie miałem przepisanego strzału, więc musiałem to na szybko poprawić, bo by było bardzo niefortunnie. Musiałbym myszką tutaj celować. Cześć babciu. Daj mi to, bardzo bym cię prosił. Nie dała. Mamy minutę. Ja bym to sobie to odsunął troszkę bardziej, żeby mi to nie przeszkadzało później. Jo, jak się obróciłem głupio. Kurde. Ty już tu sobie bardzo ładnie idziesz. Coś tam zrzuciłaś? A nie, klucz wypadł ci po prostu. Okej. Okay. Tutaj bardzo szybko, ładnie. I tutaj teraz tylko strzelić. Pyk. Idealnie. Po prostu cudnie. To sobie tu zostawię. I wezmę śrubokręt. I pójdę tam na drugą stronę to odkręcić. Nie wiem, co tam może być. Ale się zaraz przekonamy, prawda? Się zaraz przekonamy. Jedno, drugie. Co my tu mamy? Karki. Nie wiem, czy mi się karki przyda, szczerze. Więc ja sobie tutaj zahałasuję. Jeśli babcia wstała, ale chyba nie wstała jeszcze. Się przekonamy. Nie zamknąłem tych drzwi, kurde. Teraz ją sobie tutaj z powrotem zawołamy. I tutaj klucz wyrzucę. W razie czego? Tu jest padlock key do tego tylko. On nie był tutaj wcześniej? Jakoś taki... dziwnie jest ustawiony. Babcia już idzie. I potem będzie można się zająć kolejnymi sprawami. Tak naprawdę i mamy tylko klucz do auta. Żadnego większego postępu nie poczyniliśmy. To poproszę włączyć. Włączyłem? Włączyłem. To dobrze. I jeszcze nie ma wiadomości. Widzicie? To nie jest dokładnie minuta. Mamy o wiele więcej czasu tutaj. Jest kodzik. Tu jest wrench handle. Czy tam wrench? Wrench? Nie, wrench. Kij tam wie. W każdym razie to jest do tego, jak to się nazywa, do studni. A do studni nam to się bardzo, bardzo przyda. Padlocki, młotek i coś do przecięcia. Tutaj mamy coś, jeden, okej. Okay. Numerek jeden, tu jest jeszcze jedno zdjęcie, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Co można tak naprawdę zrobić? Pójdziemy sobie tu na zewnątrz, to będzie trzeba pokręcić teraz tutaj. I może weźmiemy ten cutting, coś tam, żeby przeciąć, co mamy przeciąć. Będzie młotek? Jest młotek, proszę państwa. No to chyba robimy ending głównymi drzwiami. Tak mi się coś zdaje. Tyle razy ci hałasuję, że chyba już dawno powinnaś przyjść. Nie uważasz? Nie lenisz się troszkę? Bo mi się wydaje, że się bardzo lenisz. Ostatnio. Ale nie powinno się lenić. Lenie jest bardzo złe. Mówi ktoś, kto przez... tyle czasu stwierdził, że będzie olewał swoich widzów. I nie dawał mi żadnego filmu. I bardzo ładnie ją wyminęliśmy teraz. Idealnie. No to teraz przyjdzie, nie? Tak. Ale nie powinna nas zauważyć. Zresztą nawet nie... gdzie ona przyszła? A tu stoisz, skubana. Myślę, że możemy iść na dół, ją zagrować i uśpić przy okazji. Uśpić jej czujność. Dobra, nie zahałasowałam.
więc jest o tyle dobrze. To można sobie otworzyć znowu. Do ten. Kluczyk do ścieków. Jasna cholipka. Jak sobie to zamknę i tutaj to w ten sposób zostawię, myślę, że bym sięgnął wtedy. O! Widzicie? Idealnie. Nie wyjdziesz. Ona nie powinna wychodzić na normalną. Mnie to dziwi zawsze. Aczkolwiek ona nie powinna. Dobra. Już się wystraszyłam. Co mieliśmy teraz zrobić? Iść na górę. Marnuję głupio czas. Ty, no tak. Trudno. Kij z czasem. Wezmę sobie kodzik i go zrzucę w pułapkę. Czy to tak nie działa już? To już tak nie działa, niestety. W każdym razie nie zmienia to faktu, że możemy iść na górę i mam jeszcze dużo czasu. Chociaż dużo. To jest za dużo powiedziane. Ale można go teraz bardzo ładnie wziąć. Zejść tutaj sobie. Ojej, to jest dalej. Zejść sobie raz i dwa. To nie działa! To nie działa. To najzwyczajniej w świecie nie działa. Aczkolwiek. Co my tutaj mamy? Wręcz tutaj mamy. Bardzo idealnie, pięknie, super, tak. Wręcz jest tylko chyba używany w jednym miejscu, mianowicie. Super, panioczki, dzień dobry. W jednym miejscu. Mianowicie. Sięgnę. Tam, przy aucie. Więc jak sobie to teraz wezmę i miniemy panią babcię, to będzie super. Ejo. Nie macie, nie ma. Tędy ona nie chodzi na zwiady, na swoje patrole. Więc jeśli tutaj nie będzie, to można sobie na spokojnie przejść. I sobie to bardzo kulturalnie zostawię tutaj. Kompletnie nie wiem, po co z tym tutaj przyszedłem, ponieważ nie robię tego endingu. Ale cóż, czasem trzeba robić bezużyteczne rzeczy, prawda? Jezus Maria! Skubana z drugiej strony przyszła. Kurde. Nie wiem, gdzie się respi babcia, więc nią kulturalnie tutaj poczekamy. Kurde, po co ja strzeliłem? Ja nie mogę, już nie żyję. Super. Cześć. Też się stęskniłem za tobą. On mi odleci, to się dobrze nie skończy. Babka! Puść mnie. Dobra, teraz trzeba wziąć młotek i zejść tam na dół. I tam na dole można otworzyć młotkiem zamiąskiem trzeba przejść i tam jest tajne przejście, które można otworzyć. Zapętlam się teraz. Super, incel. Co? Jakie wredne. Z takiej wysokości już sobie mieszkark, no naprawdę. Cyk. Bardzo ładnie. Młotek nam się już nie przyda do niczego. Czy tutaj jest... Jest kolba. Idealnie. A tu jest specjalny klucz. To dobrze wiedzieć. To bardzo dobrze wiedzieć. Śrubokręt tutaj zostawiłem, więc nie robię endingu za tym, co prawda, ale... Znaczy z kanałami, ale lepiej wiedzieć, prawda? Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Idealnie. Winch handle. Sobie dam bardziej strategiczne miejsce tutaj, w razie czego. Jest. Idziemy na górę do pająka. No tak, przecież ja nie mam specjalnego klucza. Jestem naprawdę łomny. Ja nie mogę. Wezmę sobie drugi nabój. Zostawię broń na schodach, w razie czego. I pójdę szybko tam, do wędów. Wędów, kurde, wętów!
Jakich wentów? Do starej kuchni. Jest naprawdę, jest 16, a ja się czuję, jakbym nie wiadomo już ile czasu spał. Nie spał. Nie mam czystości umysłu. Naprawdę, jakbym był niesamowicie zaspany. Nieironicznie wciął strzałkę. Tam jest! Tam jest strzałka. Minuta 30. To sympatycznie. Więc tak, bierzemy specjalny klucz i trzeba iść. Tam na szczycie, dobranoc. Tam na szczęście na górze są naboje, więc za to się nie musimy martwić. Jest to tyle komfortowa sytuacja. Co my mamy tam? Tam mamy ten, taki wrench, on się nazywa. Specjalny. Tak? Nie, to się kółko, to jest jakieś... No to, żem się... super. Żem się urządził. Kapitalnie. Szybko biorę shotguna i idę na górę. Kto to widział, że na jedną łuskę jest tylko ten shotgun? Naprawdę. Taki kaliber mógł być to na, co najmniej na dwie. No ale nie będę dyskutował. Jesteśmy u góry z tym szpetnym pająkiem. Super. Co możemy mieć w tym miejscu? Rusty padlocki, to mi się nie przyda. Aha! Super! 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 Sy upy ery! Wiedziałem, żeby nie iść na dół, że się tak skończy. I się tak skończyło! Jasna cholera. Podejście pierwsze i tak. Oj, nie odesuniłem za babcią pająkiem. Ale trudno, prawda? Mówi się trudno i żyje się dalej. Nie słyszę jej. Więc jest daleko. Zobaczę sobie, co tutaj jest. Playhouse key. Idzie na koniec, idealnie. Tutaj teraz próbuję pojechać na górę. To była jedynka. Pamiętam. Melon. O, spadł mi za mapę. Jak fajnie. Cześć, porczaku. Tu jest. Podobno praktycznie. Tak czy siak już go się nie odzyska. Jest stracony. Gdzie skręcisz? Idealnie. Idealnie. Bo dzięki temu, że ona teraz tam poszła, my możemy iść tutaj. I sobie skręcimy tutaj. Uśmiemy bardzo ładnie babcie. Myślałem, że to nie hałasuje czy coś. Ja już tak naprawdę bardzo dobrze wiem, wszyscy bardzo dobrze wiemy, że to się nie uda. Ale cóż, nigdy nie należy się poddawać. Zapamiętajcie me słowa. Nie należy iść tam dołem, ponieważ to wtedy o wiele więcej czasu zajmuje. I tracimy cały ten czas, który moglibyśmy mieć wykorzystany na...
dobra, jednak jej się nie udało. Padlocki. Okej. Okay. Czyli co nam zostało tylko? Main key chyba? Czy tam master key? I to wszystko. Tylko gdzie może być master key? Tak? Tak, tylko master key. Dobra, to ja schodzę na dół. I zobaczymy co tam. Albo wezmę od razu przy sobie. Ze sobą znaczy. Tych tutaj. Żeby mieć czym się obronić. Prawda? Idealnie. Teraz tu na dół. Oczywiście mam więc sobie kark i nogi i wszystko. Idziemy tutaj. Oczywiście możecie sobie zwindować jak chcecie, ale kłóca się na shifcie. Niektórzy kłócają na kontrolu, ale przez to, że w tyle Minecrafta grałem, to ja kłócam na shifcie. To nam się nie przyda. Ale... Tak, tą broń zawsze bardzo warto mieć. Ja ją sobie zaniosę tu. Na ku się rzucał, mamy gazlin. Babcia się zamroziła. Nie zamroziła się. Oj. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Aha, jednak się zamroziło. To profit. Czy coś tutaj jeszcze było? Tu już nic nie było. Weź się. Meanwhile. Nigdy nie zgadniecie. Master key oczywiście, że jest w Playhouse, więc mamy tak naprawdę przegranego rana. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że można wziąć tą windę, pojechać na górę, wysadzić się i następnie, jak się wróci na dół, to tego klucza spróbować odzyskać. Chociaż wiem, że to może bardzo, bardzo nie zadziałać. Więc tak naprawdę ostatnia rzecz i klucz, który myślałem, że nie jest istotny, okazał się najbardziej istotny. Jak ironicznie. I to się na pewno nie uda. Mogę wam to już zagwarantować nawet. Tutaj coś... To genialnie wam powiem. Czy to był piąty dzień? Czyli to był jednak czwarty dzień. Aczkolwiek tutaj już nic nie wymyślimy. A żeby robić inny ending, to za dużo czasu zajmie. Więc niestety, póki co, jedyne co możemy zrobić, to odnieść misia. Tylko teraz nie wiem, gdzie i babcia jest, i gdzie kusza jest. Dziwna sprawa. Tam jest. Więc jak ją tutaj wyminiemy... To będzie to najlepszym wyjściem. Teraz poszło za nami. To tam chyba zahałasowało. Weźmiemy sobie kuszę z dołu, uśpimy babcię i pójdziemy wziąć misia. Jedyne, co będziemy mogli zrobić, to nie uciekniemy niestety, ale przynajmniej zaniesiemy Srendinie jej prezent. Dostała idealnie. Możemy nie zdążyć. To jest taki mały minusik. Ale mamy wszystko O, ja nie mogę. Jest jedna sprawa, której nie przewidziałem. Nie mamy tam młotkiem otwartej góry. To jest jedyny minus całego mojego misternego planu.
Pyrgniemy sobie tam misiem. I szybko trzeba wrócić po nieszczęsny ten... strzałkę. Hejo. Czekałem na ciebie. Dobra, trudno. To pewnie spadnie na dół. Tu nie ma młotka. Gdzie jest młotek? Chyba wiem, gdzie jest młotek. Młotek jest tam na dole. No to, żebym się świetnie urządził. Przynajmniej raz się to udało. Dobra, biorę młotek. I trzeba szybko lecieć. Ale to się nie uda. Nie, trzeba mieć odpowiedni mindset. To się wszystko uda. Lecimy na górę z młotkiem. Otworzyć drzwi. Dla misia. Nie jestem pewien słuszności całego precedensu. I babcia się zrespiła na górze i mamy kiszę. Kiszkę. Ja pierniczę, ale mnie wystraszyła. Co? Jezu, to było w ostatniej chwili. Nie miałem tego zbindowanego. Co? Jak to? Jest to zbindowane, halo? Oszukany. Lol. Widziała mnie. Prókwa mnie widziała. Albo... Parówczak mnie nie widział. Parówczak mnie nie widział, słuchajcie. Cud. Cud Wigliny. Przyjdzie na dół, to bierzemy szybko misia i do kołyski. To się uda, moi drodzy. Daliśmy w Slendrynie jej prezencik. Sukces. Slendrina is now gone. Tak więc, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Granie, ale wiesz, że już to przed chwilą przerobiliśmy, prawda? Przede wszystkim na środku masz deskę. I tu jeszcze dwie kolejne deski. No, ktoś tu chyba ząbków nie umył dzisiaj. Takie troszkę żółtawe. No ale widzicie, babcie grzeczne, chciałam tylko pokazać, gdzie jest kod. I przy okazji... szczypce. I do zobaczenia. W kolejnym filmie z Granny. Cześć!